dzisiaj postanowiliśmy nagrać chyba najlepszy dla mnie film, jaki powstanie na tym kanale, bo przez cały dzień będziemy jeść. Ja jestem osobą, która lubi jeść, może to już wiecie o mnie. Jesteśmy w miejscowości El Paso, pomiędzy Meksykiem a Nowym Meksykiem i chyba bardziej meksykańsko nie może być niż tutaj, gdzie jesteśmy. I dlatego właśnie postanowiliśmy nagrać film, w którym przez 24 godziny będziemy jeść meksykańskie jedzenie. Opiera się na kilku takich podstawowych produktach. Jest to oczywiście kukurydza, papryczki, chili i fasolki. I zawsze zamawiając jakąś potrawę, możemy się spodziewać miseczki sosu obok. Jak na przykład teraz. I zazwyczaj w meksykańskich restauracjach na początek dostaje się chipsy tortille z sosem właśnie guacamole albo raczej z salsą. Myślałam teraz o guacamole tak naprawdę. Kuchnia meksykańska jest kuchnią pełną smaków, ale nie należy do najzdrowszych. Bardzo dużo potraw jest smażonych na głębokim tłuszczu, używa się dużo śmietany, dużo sera i przede wszystkim dużo soli. Możecie mieć pewność, że wasze potrawy będą słone. Może na nasze takie, wiecie, polskie kubki smakowe nawet troszeczkę przekroczona granica. Na początek zamówiliśmy sobie kawę i właśnie pan nam doniósł coś, jakąś zupkę, nie wiem co to jest, ale próbujemy. Szczerze? Zupka chińska. Tak, po tych chipsach ostrych to prawie nic nie czuję. Takie mało smakowe, takie trochę wodne, no. Dobre. Właśnie ja tak słabo czuję smak. Taki rosołek po prostu. Ale jest tu taka przyprawa jak w zupce chińskiej. Chyba tak, no. Nie wiem, jaka. Rosół na śniadanie, bo myślał, że kaca mamy. A tak jakby troszeczkę tam było koncentratu pomidorowego, coś mi tak pomidorem, ale tak dobra, delikatnie, ale to było naprawdę. Wołowe, wieprzowe. Nie mam zielonego pojęcia, trochę jak zupka chińska, troszkę ale tak. Powiem wam, że napiłam się łyka kawy, zjadłam tą zupę i teraz w ogóle się nie czuję na śniadanie. A ja nie, ja jestem gotowy. Nie, chodzi mi o to, że to było takie bardzo nieśniadaniowe. No nie było śniadaniowe, tak, ale to ja nie wiem, czy to nasze, zobaczymy to nasze danie, czy to będzie takie śniadaniowe. Pan mówi po angielsku, ale tak... Mówi, dobrze. It's made like pasta, just boiling water in it, that's it. Okay. Okay, it's tomato. It's very simple. Yeah, tomato sauce. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Możecie być pewni, że gdybyśmy podróżowali po Europie, to z każdego kraju powstawałby taki film. Z każdego. W tym filmie chcieliśmy jak najbardziej autentycznie odtworzyć taki dzień w życiu prawdziwego Meksykanina. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, gdybyśmy mogli porozmawiać z kimś, kto się zna w tym temacie i po prostu zapytać o konkretne dania i najlepiej o konkretne miejsca. I Tomek wybrał się ostatnio do fryzjera i poznał Aleksę, która nam w tym pomogła właśnie. Zagadałem do fryzjerki, która wprawdzie jest tu urodzona, ale no, Meksyk jest za płotem. No i prawdopodobnie jej rodzina też. Tak. I co? No i zrobiła nam całą listę. Miejsc i dań. Miejsc i dań. Także próbujemy. Jesteśmy przygotowani. Dzisiaj na śniadanie. To jest potrawa Tomka i nazywa się huevos rancheros. O Boże, to jest tyle sera na śniadanie. To są jajka sadzone, które są na podsmażanej tortilli w ostrym sosie. To jest, o, bo to jest ten sos chili, tak? On ci polecił go. To są hash browns, a to jest fasolka i to nie jest nasza ulubiona rzecz w każdym razie. A ja mam smażone chipsy tortilli w sosie, jakimś zielonym sosie. Jajka sadzone, hash browns i też fasolka. Moje jest ostre. Ja mam chyba zielone chili i jest ostre. Tak? Two? Just one. Nie, bo...
Thank you. Jedzenie jest tak tłuste i ostre, że zamówiliśmy sobie kolę, bo kawa tutaj średnio pasuje. Z naszej dwójki to Anita jest foodie, czyli ona lubi jeść, lubi dobrze zjeść, znaczy lubi dobre jedzenie. I dobrze też. I dobrze zjeść też, potrafi zjeść dużo więcej ode mnie. Ja to mam takie, ja to jestem słaby, mam bardzo takie słabe kubki smakowe, słaby jestem w zapachy i ja mam trzy kategorie jedzenia. Bardzo dobre, co zazwyczaj to jest coś słodkiego. Do zjedzenia i nie do zjedzenia. To jest do zjedzenia. Tak. I nie wiem, czy ja bym chciał takie śniadanie jeść. Ale jest dobre, smaczne. Jeśli chodzi o moje jajka, to ja sobie zamówiłam over medium, czyli żółtko powinno być tak trochę ścięte. To jest zdecydowanie over easy, czyli daleko poza moją strefą komfortu. I te chipsy tortillowe, to jest po prostu taka ilość tłuszczu, że jako pierwszy posiłek dnia tragedia. Jestem gotowy do spania po śniadaniu. Wyszliśmy już z Lucy's Cafe, które nam poleciła Alexa. Bardzo fajne miejsce, bardzo przyjemna obsługa, bardzo ciężkie śniadanie. Tak, no waga ciężka, ser, no ciężko. Ja się czuję naprawdę na drzemkę, ale smaczne było. A ja się zastanawiam, czy to nie było cięższe niż amerykańskie śniadania. Naprawdę, dla mnie porównywalne, było... Porównywalne, tylko że amerykańskie jest dużo słodkiego w amerykańskim śniadaniach. Te syropy, bekony... Ja nie zjadłam dużo, ale czuję się najedzona i nie byłam w stanie więcej. I naprawdę czuję się tak drzemkę. Będzie ciężki dzień. Może być taka niska energia. Może być, no. Dobra, teraz mamy przerwę i widzimy się na lunchu. Właśnie zgubiliśmy drona, ale już go odzyskaliśmy. To było sketchy. To nie było przyjemne. Próbowaliśmy właśnie nagrać przejazd z Lucy's Cafe do El Comety i co się stało? No i co, robimy się coraz bardziej odważni z tym dronem. Stwierdziliśmy, że nagramy w mieście jak jedziemy i co, lecę sobie fajnie. Nagrywam nas i w pewnym momencie dron się zatrzymuje i nie chce lecieć dalej. A my jedziemy dalej i musimy jechać dalej. I jesteśmy na takiej głównej, dosyć szybkiej drodze. I okazuje się, że tu jest jakaś restricted area, czyli obszar, w którym nie wolno latać dronami. Ten dron nie wleci do tego obszaru, tak jest ustawiony. No i co? No a my nie w tą Bateria stronę. Bateria się kończy w dronie. Tak, ja muszę lądować gdzieś. Było stresowo, ale znaleźliśmy, mamy drona. Tak. Wylądował po jednej stronie autostrady, a my byliśmy po drugiej. Tak jest. Ale wszystko pod kontrolą. No ale poświęcenie dla YouTube'a. Lekcja jest taka, że trzeba sprawdzać te strefy, w których nie można latać. Ale co, mogłeś to zobaczyć jakoś na mapie? Tak, bo to jest lotnisko. O Boże, dobra. Amatorzy. Jedziemy dalej. Podjechaliśmy pod miejsce, w którym mamy zjeść lunch. Ja mogę przerwać Ci, przepraszam, no. Ale... Ustaliłam na dzisiaj śniadanie, lunch, obiad i deser i już jestem skłonna zejść do trzech posiłków. Ja czuję, że wykończę nas dzisiaj ten dzień. Jesteśmy gotowi na kawę kolejną. Na dżemkę. I na, absolutnie nie gotowi na lunch. Myślisz, że będzie się podobać ludziom, jak będziemy tak marudzić? Podoba wam się? Widzimy się w środku. Musiałem się dżemnąć przed rundą drugą.
menu jest napisane po hiszpańsku, nie ma ani słowa po angielsku. Jest mnóstwo ludzi i my jesteśmy jedynymi białymi osobami. Właśnie tutaj były jeszcze dwie białe osoby, jeden które był Chłopak, nie? Nie, dwóch było. Właściwie wszyscy. A to okay. Nie jakiś problem, żeby... Nie, to nie jest żaden problem, ale obawiamy się, że tutaj nikt nie mówi po angielsku. Ale przynajmniej wiemy, co zamawiamy. Ja umiem trochę po hiszpańsku. Chcesz zamówić po hiszpańsku? Okay, thank you. Zamówiliśmy tacos El Pastor i platas. Tacos El Pastor to są po prostu tacosy z mięsem wieprzowiną. Wieprzowina. To jest wieprzowina marynowana w specjalny sposób, chyba przez całą noc, coś takiego, limonka, cilantro oczywiście, a jeśli chodzi o platas, to one się tak nazywają ze względu na to, że wyglądają jak flety. I to są tortille smażone i w środku mają jakieś nadzienie, zazwyczaj jest to albo mięso i to wołowina, wieprzowina, albo kurczak, ser. Horchata to jest sfermentowane mleko z cukrem i z cynamonem. Będę z wami szczera, wzięliśmy to tylko dlatego, żebyśmy to mogli spróbować znaczy ja dla próbowałem. Was. Ja ale... próbowałem i ja nie lubię. Nie brzmi to zachęcająco. Ale to mnie ciekawi, bo tego nigdy nie próbowałem. To się nazywa... Jamajka. Ale... Aha, to jest sok z żurawiny, oczywiście pewnie z dużą ilością cukru. Widzieliśmy w razie czego kole. Myślę, że się może przydać. W ogóle to nie pasuje dla mnie do tego jedzenia, co będziemy jeść. Smakuje jak mleko słodzone z cynamonem po prostu. Ja bym w tym ugotowała ryż i zrobiła do tego jabłka podsmażane i wiecie, taki pudding ryżowy. To smakuje jak jakiś świąteczny napój. To w ogóle nie pasuje do tego typu jedzenia, przynajmniej w naszym mniemaniu. To po prostu smakuje jak mocno posłodzony tak? Sok z żurawiną. Takie inne troszkę. Tacos El Pastor są podane w taki sposób, że się samemu po prostu robi te tacosy. Nakłada się i właśnie dlatego można sobie podejść. Dobre z tych wszystkie sosiki i... Ogórek. Ogórek, rzodkiewka, sałata tam też jest. Fajnie to jest takie autentyczne, bo jak się zamówi w Chicago, to się po prostu dostaje gotowe tacosy, takie wiecie, do zjedzenia od razu. A tutaj wszyscy tak celebrują to i tak, no nie wiem, tak tworzą sobie sami to jedzenie. Fajne to jest. Dobra. Dobra? A co to za mięso? Wołowe. Aleksa mówiła, że to jest jej ulubione meksykańskie danie, właśnie te flatas. I polałam limonką. Chciałabym do tego jeszcze cilantro, ale nie wiem, nie ma. A nie dałaś ostrego nic? Nie, bo chciałam spróbować tak pierwszy ten. Szał, szał. A weź spróbuj tego. Ale czad. Dobra. Ale to chyba lepsze. Tak? Dobra, jemy. Szata, która nam polecała tą restaurację, tą La Cometa, właśnie mówiła, że to jest sieciówka z Meksyku
która tutaj otworzyła dwie lokalizacje i faktycznie sprawdziłem sobie na mapie i właśnie po drugiej stronie granicy jest dużo, dużo więcej tych La Cometa restauracji niż tutaj. La czy El? El Cometa. El Cometa. Na pewno jest to bardzo takie messy jedzenie, wiecie? Nie bez powodu stoi tutaj całe opakowanie chusteczek i trochę ich zużyliśmy, ale było przepyszne. Naprawdę bardzo, bardzo mi to smakowało i nie jestem w stanie zmieścić tego jednego tacosa i zabieram go ze sobą, bo mi tak smakuje, że go nie zostawię tutaj samego biednego. Widać, że zaparkował po nas jakiś świeży rodzic. Słuchajcie, delikatne podsumowanie po lunchu. Obiadu nie będzie, na pewno, nie ma szans. Nie, za dużo, za dużo. Tak, i ja po dzisiejszym śniadaniu muszę przyznać szczerze, że byłam delikatnie podłamana, straciłam wszelkie nadzieje. Ja byłem wykończony. Ja też. Ja tak. Żałowałam w ogóle, że to tak, wymyśliłam. To smakowało dużo lepiej, wydaje się, że było lżejsze. To lunch, tak. Znaczy lunch, wiecie co tak naprawdę? To... O, nie mam zegarka. Ja też nie mam. No jest trzecie chyba. No, tak, więc to uznajemy za obiad. Po prostu to śniadanie było tak ciężkie, że nawet nie było szans, żeby myśleć o lunchu. Tak. Zmieścimy deser oczywiście, na deser zawsze jest miejsce. Ale to było niesamowicie tak, dobre. No myślę, że to było dość autentyczne meksykańskie jedzenie, bo było bardzo dużo ludzi, 99% Meksykanów. Tak. A teraz czas na deser. Nie, 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 nie teraz. Znaczy za chwilę. Dobra, idziemy zimno do środka. Zimno. Dobra, dawaj. Po obiedzie zrobiliśmy sobie chwilową przerwę. Już jest zupełnie ciemno, jest około 6 godziny dokładnie, tak? Chcieliśmy się wybrać do jakiejś kawiarni na ciasteczko i kawkę meksykańską. Ciężko znaleźć cokolwiek, co nie jest w centrum El Paso w downtown, a wiecie, że ciężko jest z parkingami w takich miejscach, więc pojechaliśmy do zwykłej cukierni, kupiliśmy parę rzeczy i kawkę zrobiłam sama. No i co, wiecie, że ja zawsze jestem z wami szczera i tak będzie też tym razem. Tomek się poddał, totalnie się poddał, wymiękł, ale ja was nie zawiodę i spróbuję z wami jakiegoś ciasteczka. Kupiliśmy 5 różnych, nie było churros, nie było flan, były po prostu takie drożdżówki meksykańskie i było ich mnóstwo. Zapytaliśmy się pani, co by mogła nam polecić, bo nigdy nie jedliśmy meksykańskich takich wypieków, a ona sama nie wiedziała, co nam polecić. Dała nam jeden jakiś taki, jedną bułkę, która wygląda jak bochenek chleba i w środku ma karmel. Brzmi bardzo słodko. Ja wybrałam jeszcze jakieś inne parę, także zobaczymy, co tam ciekawego jest. Jak byliśmy w tej cukierni, to był taki dosyć spory wybór i chcieliśmy spróbować wszystkiego po trochę, ale dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że chyba wzięliśmy tego za dużo. Ta bułka jest jak moja ręka i to jest takie ciasto drożdżowe, jak chałka. I w środku jest... O Boże! O mój Boże! To jest karmel. To będzie straszne. To ma chyba w środku ananasa, z tego co pamiętam. To ma taki krem waniliowy. To ma również karmel, tak samo jak tutaj. I jak się dowiedzieliśmy, że to jest karmel, to poprosiliśmy panią, żeby to odłożyła. Ale no, tak jak mówiliśmy wcześniej, średnio tutaj ludzie mówią po angielsku i chyba nie zrozumiała. A to znowu jest takie jakby ciasto francuskie z czekoladą w środku, chyba z tego co mówiła. To mnie przeraziło, naprawdę. Ja nie wiem, czy to na kamerze oddaje, co tutaj się dzieje. What the heck? Meksykanie... Masz ochotę na połóweczkę? Meksykanie lubią na bogato. Zrobiłam nam porcje testowe. Tak po trochę, chociaż to i tak jest w sumie dużo. A zostało zdecydowanie za dużo. Te dwa będą najgorsze. No, a to może no, być no, dobre. No, no, no. Oczywiście, że nie. To będzie dobre. To jest jak ciastko takie kruche. Ja myślę, że to będzie super. No dobra, próbujemy. To zaczynamy od najgorszego. No. Mm.
No, jest jakieś takie chrupkie. A jest takie trochę francuskie. Takie trochę francuskie, ale trochę chrupkie. Ale trochę meksykańskie. Tylko ugryz. Jakby karmelu. Mało karmelu było. Ja myślę, że to będzie super do kawki, herbaty. No bardzo nie. No to jest fajne. I wiecie co, ten karmel dodaje takiego... Bo to by było za suche. Ten karmel dodaje takiego smaczku fajnego. Które teraz? Vanilla? To. To? Teraz ta wielka buła. Ten chleb z karmelem. Ja się nie znam, ale obstawiam, że to jest ciasto drożdżowe z karmelem. To jest ciasto drożdżowe z karmelem. Nie, no to takie byle co jest. Vanilla? Ja nie bardzo lubię takie kruche ciasto, aczkolwiek ten krem jest dobry. Ja bym tam jadł. Nie mamy wątpliwości. Dobra, mi smakuje. To mi smakuje. Myślę, że to będzie najlepsze. I to jest coś z ananasem. Tylko mam nadzieję, że ten ananas ma coś wspólnego z ananasem, a nie jakiś taki sztuczny smak. No. Nie. Marynowa chmurka to to nie jest. Nie wiem, czy bym zgadła, że to ananas. No. Ja jestem zawiedziona. Więcej dla mnie. Myślę, że możemy tak delikatnie podsumować ten dzień, bo ja już dzisiaj nie jem nic meksykańskiego na pewno. Dobrze. Podsumujmy. Ciężki dzień. Ogólnie dajcie znać na dole, jakbyście mogli albo chcieli zrobić taki dzień, że przez cały dzień jecie tylko jedną kuchnię, to jaką? A ty jaką byś chciał? Mamy. Oh my god. Kuchnię mamy. Ale to nie wchodzi w grę, czy jakiś kraj. Tak, chodzi o kraj. Nie, podsumowując to, mnie zabiło śniadanie. Ja po tym śniadaniu się czułem źle cały dzień, to było zdecydowanie za ciężkie, może się jakoś tak źle nastawiłem po tym śniadaniu też, ale do teraz czuję to śniadanie. Ja po zjedzeniu śniadania i po wyjściu z restauracji zastanawiałam się, czy będziemy kontynuować ten film. Ten lunch, na którym byliśmy, to był dobry, ale no widzisz, zjedliśmy tylko lunch dwa dania. Tylko dwa dania zjedliśmy, ja nie byłbym deser w stanie. Jaki deser? To przecież żeśmy tylko dziubnęli nie, te ciastka. Nie, no to jest trochę ciasta w tym miejscu. Jeśli chodzi o ten lunch, o obiad, to mi bardzo, naprawdę bardzo mi to smakowało i gdyby to było na przykład w Chicago i mieszkałabym w Chicago, to to by było danie, które bym jadła co tydzień na lunch. 100%. Mi też smakowało. Rewelacja. Aczkolwiek my już nie od dzisiaj wiemy, że te porcje w restauracjach, które serwują, są nie dla nas, bo... To takie amerykańskie. Tak, no nie wiem, my jemy mniej po prostu przy jednym posiedzeniu. No my normalnie moglibyśmy zamawiać po jednej porcji na głowę i prawdopodobnie no jakąś przystawkę i by wystarczyło, no. Także my wolimy częściej, a mniej, a... No dzisiaj zjedliśmy tylko dwa posiłki tak naprawdę, takie konkretne, nie? Na początku planowałam 5, później 4, skończyło się na 3. No to jeżeli to można nazwać posiłkiem. I ja szczerze nie mam na razie ochoty nawet myśleć o jedzeniu. Dobra, no to co było najgorsze dzisiaj? Najgorsze? No to było moje śniadanie. Moje śniadanie było tragiczne. Znaczy tragiczne, no nie było... Nie było tragiczne. Smaku było dobre. Moje smakowało dobrze. Ale to była bomba kaloryczna, bomba tłuszczu i po prostu... Zmuliła mnie tak, że ja musiałem się drzemnąć. Nie? Tak. Moje też śniadanie, oczywiście. I w ogóle to, że mi jajko podali całkowicie inaczej niż chciałam, to było nieprzyjemne, bo przez to nie mogłam go zjeść. Znaczy, no nie, po prostu nie lubię takiego jajka. I było to bardzo ciężkie, to już mówię, nie wiem, który raz dzisiaj w filmie. Ale jedna rzecz, co mnie dziwi, ja zazwyczaj po takim jedzeniu jestem bardzo wzdęta. A dzisiaj nie mam takich. Nie? Nie. No to się cieszę. Cieszę się bardzo. No ale fajnie było spróbować. Mówię, my meksykańskie jedzenie to nie jest żadna nowość dla nas, tylko po prostu tu wiemy, że to jest takie autentyczne, nie pod Amerykanów robione, bo naprawdę w tych restauracjach to było 98% Meksykanów. Oj, nie wiem, czy tam jest w ogóle jakaś energia w tym odcinku. Nie mam. Bo ja nie mam. Ale na rozchodne, moi drodzy, teraz, to zabrzmiało, jakbyśmy się alkoholu mieli napić. Tak zabrzmiało? No, ja nie chcę nic słyszeć. Nie, jaki alkohol? Ja w ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że idziemy na łyżwy. Mam bardzo ochotę pójść na łyżwy. Idziemy na łyżwy, no. Tomek jakby ja się położę na tym lodzie, mnie pchniesz. Jak Tomek rozmawiał z tą Aleksą u fryzjera,
to właśnie ona mi powiedziała, że jest teraz Winterfest w El Paso i że jest nawet lodowisko. Oni tu chyba jednak nie wiedzą, co to zima, bo to nie jest prawdziwy lód, tylko jakieś tworzywo polane wodą. Albo nie zamarzło, nie wiem, o co tu chodzi. No i wygląda, że te łyżwy w ogóle nie jeżdżą po tej nawierzchni. Bo tu nikt nie jeździ, tylko każdy chodzi. A oni mogą nawet nie wiedzieć, jak to się robi. Ja miałam taką nadzieję. Ja szczerze też myślałem, że pojeździmy. Miałam taką nadzieję na te łyżwy, podchodzimy i ja mówię, dlaczego tutaj nikt nie umie jeździć, ale na lodowisku jest jakieś 30 osób i nikt nie jeździ, tylko nikt każdy nie chodzi. Jeździ. Ale to nie wy... to są tu osoby, no, które widać, mają potencjał. To się nie ślizga w ogóle. Ale to się nie ślizga. W ogóle krawędzi nie łapie. Ale to jest woda na tym, to tak, nie jest ale to jest sztuczne, to jest sztuczne, no. Dobra, idziemy dalej. Taka ze złych wiadomości to jest taka, że tu jeszcze jest jedna atrakcja chyba dzisiaj, jedyna, food trucki, czyli więcej jedzenia. Ja może bym się jakiegoś piwka napił albo drinka, patrz ten gość co biegnie, on by jeździł tak, na 100%. No jakby tu się dało, to by jeździł, ci też by jeździli. Ustaliliśmy, że to nie jest prawdziwy lód, tylko to jest takie tworzywo sztuczne. Ja takie coś widziałem kiedyś w bardzo bogatym domu w basemencie, mieli takie lodowisko zrobione, powiedzmy. Także dlatego chyba to się tak jeździ, jak się jeździ na tym. Czyli się nie jeździ. Czyli się nie jeździ. Biega. Dobra, choinka i idziemy dalej. Kolejka do Starbucksa o godzinie 8 wieczorem. Powiedzieliśmy wcześniej, koniec meksykańskiego na dzisiaj. Spotkaliśmy churrosy, więc musimy spróbować. Wzięłam takie... Churrosy to jest taka bardzo znany deser meksykański. To jest po prostu ciasto smażone na głębokim tłuszczu, co dzisiaj się powtarza, nie wiem, który raz ten temat. W cukrze oczywiście, żeby nie było za mało słodkie. I pani mi proponowała jeszcze polewy czekoladowe, truskawkowe. Wydaje mi się, że tam cynamon jest, ale nie jestem pewny. Tak, jest cynamon. Dobra, próbujemy. Ja nigdy nie jadłam, ty pewnie jadłeś. Ale nie pamiętam. Cukier. Ale ładne psy idą. Wiecie, jak to smakuje? Jak cini minis. Powiem wam, że wszędzie w tych meksykańskich takich miejscówkach lecą te seriale i cały czas ktoś płacze, takie coś a la moda na sukces, tylko nie, wiecie. Luz Maria.
Luz Maria. Nie oglądałeś Luz Maria? Nawet na food trucku jest telewizor i leci jakiś płaczący serial. Co robisz? Za słodkie. Dalej za słodkie. No już tyle. Meksykańska część tego miasta, która się nazywa... Meksykańska część tego miasta? No nie, w sensie, że to już jest Meksyk. No, czyli meksykańska część tego miasta, bo to tak można prawie powiedzieć, że na pół jest to miasto przedzielone. Tylko, że ma dwie nazwy osobne. No nieważne. To jest nieważne. Inny kraj. Inny kraj. Tłusto i ciężko i spać. Ja chyba sobie zrobię jakiś tydzień na sałatkach za niedługo, bo czuję, że... A ja kawę. Że potrzebuję coś takiego lekkiego. Jezu, jak potrzebny jest ten obiekt. Dobre? Z jakiego kraju kuchnię najbardziej lubicie? Jaką kuchnię z jakiego kraju naj... Poczekaj. Jaką kuchnię z jakiego kraju... nie. Kuchnię... Cicho! Kuchnię z jakiego kraju... Cicho, muszę się skupić. Nie przeszkadzasz mi cały czas, rozpraszasz mnie. Nie? Kuchnię z jakiego kraju moglibyście jeść przez cały dzień? A wiecie co, ja mam tak co roku taką jazdę na jakąś głodówkę. I tak naprawdę w tym roku robiłam już głodówkę i nagrywałam to, ale nie zrobiłam ostatecznie filmu, bo miałam tak niski poziom energii, że nie nadawało się to absolutnie do niczego, ale czuję, że dzisiaj wieczorem będę miała ten moment, kiedy będzie koniec, nie jem, tydzień robię przerwę od jedzenia. Jak dożyjemy wieczorem. I zdecydowanie jest to bardziej meksykańsko niż amerykańsko. No naprawdę, jak weszliśmy tutaj do restauracji, co nigdy w ogóle nie mamy problemu, żeby nagrywać w miejscach publicznych, nie czujemy się, wiecie, jakoś nie ma takiego dyskomfortu, a tutaj jak weszliśmy z kamerą, to wszyscy po prostu na nas od razu wzrok i przez cały czas się na nas patrzą, także... Jest ciekawie. Także idziemy na łyżwy. Idziemy na łyżwy. Także tak. Także tak. A jak zrobimy merch, nie? Anita to także tak. To zrobimy także tak. Ale ty nie wrzucasz tego do filmów. Wycinasz. Zacznij wrzucać, to wtedy będziesz mogła merch zrobić, nie? Albo wymyśl jakieś lepsze hasło, nie wiem.